Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym mini spotkaniu dotyczącym mojego nowego podręcznika Połącz Kropki. Połącz Kropki to gramatyka polska dla obcokrajowców na poziomie A2-B1. Dlaczego Połącz Kropki? Dlatego, że uczący się dzięki mojemu podręcznikowi może połączyć nabytą wiedzę i takie umiejętności z materiałem nowym, może wewnątrz jednego zagadnienia połączyć mniejsze i większe problemy gramatyczne, może połączyć naukę i utrwalanie gramatyki z zadaniami komunikacyjnymi i może połączyć to wszystko samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela. To już wszystko wiemy. Wiemy również, że gramatyka proponuje Państwu zadania, które uczą logicznego wnioskowania i autonomii w uczeniu się, a także wykorzystywania potencjału uczącego się. W poprzednim odcinku powiedziałam Państwu kilka słów na temat tak zwanej homonimii fleksyjnej, która jest bardzo, bardzo dużym zagadnieniem związanym przede wszystkim z deklinacjami, czyli z fleksją imienną w języku polskim. I takie zadania właśnie zaproponowałam właśnie w poprzednim właśnie moim mini wykładzie. Nazwa jest bardzo, powiedzmy, taka naukowa, ale chodzi o bardzo prostą rzecz, a mianowicie, jeżeli znamy jedną formę przypadkową, to kolejnej nie musimy się uczyć, ponieważ znamy ją poniekąd z automatu. I właśnie w tym poprzednim moim filmiku zaproponowałam Państwu kilka takich właśnie zadań, które znajdują się właśnie w moim nowym podręczniku. Są to oczywiście tylko przykłady, bo wszystkich tych zadań jest bardzo dużo. Natomiast dziś chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat form pochodnych czasownikowych. Jest to również zagadnienie, które umożliwia właśnie wykorzystanie potencjału uczącego się, a także wykorzystanie faktu, że już coś umiemy, żeby budować następną rzecz. A więc, jeżeli chodzi o czasowniki, to mamy tutaj kolejną bardzo ważną zasadę. Jeżeli znamy jedną formę gramatyczną czasownikową, to łatwiej będzie nam utworzyć od niej kolejną. Dla przykładu, w czasie teraźniejszym mamy trzy koniugacje, przynajmniej tak to się właśnie w języku polskim jako obcym prezentuje najczęściej, czyli koniugacje -esz, -isz i -esz. Te koniugacje budujemy na podstawie pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej wszystkich czasowników. I jeżeli znamy w ogóle ten system koniugacyjny, to bez problemu utworzymy również czas przyszły prosty na podobnej zasadzie. Proszę zobaczyć. Czasownik pisać w czasie teraźniejszym i w czasie przyszłym odmienia się dokładnie tak samo. Mamy piszę, piszesz, pisze, napiszę, napiszesz, napiszę. Jem, jesz, je, zjem, zjesz, zje i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć, że znajomość koniugacji umożliwia nie tylko tworzenie właśnie tych form czasu teraźniejszego i przyszłego w czasownikach, które tworzą po prostu czas przyszły poprzez dodanie sufiksu czy prefiksu, prawda? Dotyczy to także innych form, ale tego wszystkiego dowiedzą się Państwo właśnie, kiedy przestudiują Państwo moją książkę. Bardzo gorąco do tego zapraszam. Teraz chciałam zaprezentować Państwu inny przykład właśnie tej zależności, a więc jeżeli znamy jedną formę gramatyczną, również bez problemu utworzymy od niej jakąś formę pochodną. I takim przykładem może być tryb rozkazujący. A więc jeżeli znamy dobrze właśnie ten system tworzenia właśnie form koniugacyjnych w języku polskim, czyli jeżeli wiemy, że mamy koniugację -esz, -isz i -esz, to bardzo łatwo utworzymy od tego właśnie tryb rozkazujący. A więc od pierwszej i drugiej koniugacji albo od koniugacji -esz, -isz tryb rozkazujący tworzymy poprzez odcięcie końcówki -esz albo -isz, albo -isz, bo tam też jest alternacja z -isz, prawda? Od drugiej osoby liczby pojedynczej. Proszę zobaczyć, mamy piszę, pisz, mówię, mów. Natomiast jeżeli chodzi o koniugację -esz, to tutaj po prostu tryb rozkazujący tworzy się poprzez odcięcie końcówki trzeciej osoby liczby mnogiej, a więc czytaj. Proszę również zwrócić uwagę, że jeżeli znamy oczywiście tworzenie trybu rozkazującego dla drugiej osoby liczby pojedynczej, z łatwością utworzymy pozostałe właśnie osoby, pozostałe formy właśnie na przykład dla pierwszej osoby liczby mnogiej i dla drugiej osoby liczby mnogiej tego właśnie trybu. Inny przykład, który chciałabym Państwu zaprezentować, to jest przykład tworzenia trybu przypuszczającego od czasu przeszłego. Jeżeli znamy czas przeszły, tworzenie czasu przeszłego, to bez problemu utworzymy tryb przypuszczający właśnie od poszczególnych form tego czasu przeszłego. Do tego potrzebna nam jest tylko trzecia osoba liczby pojedynczej albo mnogiej właśnie czasu przeszłego i do tej trzeciej osoby liczby pojedynczej albo mnogiej dodajemy regularne, zawsze takie same końcówki. Chciałam też powiedzieć, że oprócz oczywiście tych wiadomości, te wiadomości nie zostały w mojej książce przedstawione w formie tabelarycznej, tylko właśnie w formie ćwiczeniowej, a więc będzie to wyglądało mniej więcej tak.
proszę zobaczyć. Tutaj na przykład mamy przekształcenie czasu przeszłego na tryb przypuszczający. Chciałam również zaznaczyć, że mamy tutaj też bardzo wiele ćwiczeń, nie tylko właśnie takich utrwalających, automatyzujących, ale również takich, które wskazują po prostu, jakie jest miejsce danej formy w realnym kontekście, w realnej sytuacji komunikacyjnej. Oprócz tego, że wskazujemy, jaka jest właśnie ta realna sytuacja komunikacyjna, to również w książce znalazły się również po prostu zadania komunikacyjne z wykorzystaniem właśnie tych form gramatycznych. A więc połącz kropki to jest zbiór zadań nie tylko automatyzujących formy gramatyczne, ale również wykorzystujących w realnej sytuacji komunikacyjnej owe formy, a więc jest to również zbiór połączonych zadań komunikacyjnych. To wszystko, co chciałam Państwu przekazać właśnie w tej części. Mam nadzieję, że poczują się Państwo zachęceni do zapoznania się z moim tomem. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym mini odcinku.